O nie, on jest smutny, bo telewizor mu nie działa. Jej, jaki smutny robot. Chyba to zadanie dla Super Kitku. Siema, Momo. Siema, Momo. Ja ci zaraz reperuję ten telewizor. Ziemia jest trzecią planetą Słońca, piątą co do wielkości w Układzie Słonecznym względem masy i średnicy. Co za głupota! Na chwilę obecną jest to jedyny znany obiekt niebieski, na którym istnieje życie. Co za stek bzdur! Zgodnie z datowaniem radiometrycznym, Ziemia ma 4,54 miliarda lat, ma jednego naturalnego satelitę Księżyc. Po prostu, co za stek bzdur! Oddziaływanie grawitacyjne wraz z Księżycem tworzy wpływy, stabilizuje oś robotów, stopniowo zmniejsza jej prędkość obrotową. Nie, no co za stek bzdur! No, co ty chcesz zrobić? Wyjdź z tego. Nie, no stek bzdur! Wszyscy wiedzą, że Ziemia jest płaska i wszystko to, co tu było powiedziane, to stek bzdur! Kitek! O, torba! A, pomocy! A, znowu to samo! Miau! Zgubiłem się, nie potrafię w tym chodzić! Miau! 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 Jak się z tego uwolnić? Miau! Miau! Miał, znowu! Miał! Uff, udało się, ale fart! O! To wygląda na fajną tapetę! Taką w sam raz dla kitków! O, tak! To jest silniejsze ode mnie! Tak! Idealna tapeta dla kitków! Dobrze! O, dywan! No, w sumie... Tak! Dywan! Dobra, podejdźmy do tego Momo, pogadajmy z nim. To się nigdy nie uda. Czemu ich zostawiłem? Jestem teraz zupełnie sam. Hej ty, czego chcesz? Pokażę kartkę. Zdjęcie świata na zewnątrz, chcesz się tam wybrać? Daj spokój, to strata czasu. Znajdziesz jedynie samotność i rozpacz. Moi przyjaciele też o tym marzyli, a teraz nie ma po nich śladu. A ja jestem jedny, sam jak palec. Nie mam pojęcia, gdzie mogli się podziać. Próbowałem się z nimi skontaktować, ale ten... Coś tam. Przekaźnik nie działa. Moi przyjaciele i ja robiliśmy notatki z naszych badań na temat świata na zewnątrz. Proszę, jeśli naprawdę chcesz tam wyjść, weź moje. Notatnik Momo. Zdobyto przedmiot. Musisz sam sobie poradzić. Ja skończyłem ze światem na zewnątrz. Powodzenia. Oto... Momo wydaje się być bardzo smutny. Tęskni za przyjaciółmi tak samo jak nasz kitek. Nasz kitek też tęskni za przyjaciółmi. No i chce się do nich dostać. Niech no rzucę okiem na te notatki, które nam dał. Manifest nieznajomych. Musimy za wszelką cenę dostać się na zewnątrz. Musimy chronić nasze siostry i naszych braci. Musimy trzymać się z dala od zurków. Podpisano Klementaj z Baltazar, Doc oraz Momo. Zdaje się, że mi Momo dodano później. Czyli widzicie, możliwe, że muszę znaleźć wszystkie te właśnie dzienniki. Jeden Klementaj z Bady znaleźliśmy. Myślę, że powinniśmy odnaleźć pozostałe notatki. No i chyba tak mamy, bo mamy tak. Klementaj jest 4x4 i notatnik Momo jest ten. Dobra, a zobaczmy jeszcze Klementaj. Raz jeszcze. A, o Śródmieście to była mowa, pamiętam. Dobra, pogadajmy z nim. Hej kocie, wciąż szukasz tych bezużytecznych notatników? Pokaż mu Clementine. O, udało ci znaleźć notatniki. Clementine była bardzo odważna. Najodważniejsza osoba, jaką kiedykolwiek spotkałem. Dobra, czyli musimy znaleźć, czyli widzicie, quest jest prosty. O, zapamiętaj. Miau! Och, Back Home 2, pamiętam tę grę wideo. Powstała wkrótce po tym, jak stworzono mnie chyba, nie pamiętam. Naukowiec i ja spędziliśmy wiele z tą grą. Fajnie było, tęsknię za nim. Czemu nie potrafię przypomnieć sobie jego imienia? Możemy pod łóżko wejść. Miał? Problem? Znak zapytania? Ta żaba była Polakiem. Dobra. Zobaczmy. O, radyjko. Myk. Jeszcze jakieś notatki tu są, zobaczmy. Miasto... Nieważne, nic istotnego. Dobra, no to czaty. Otwórz mi drzwi. Otwórz, bo ja nie wyjdę przez okno. Otwórz mi. Nie, on jest puty, bo mu
Telewizor nie działa. Pokaż to w ogóle. O, zobaczcie, to jest jego cała ekipa. Jego cała ekipa zginęła, próbując się wydostać. I wtedy był szczęśliwy, a teraz jest też smutny. No, bo stracił też swoich przyjaciół, tak jak my też trochę straciliśmy swoich przyjaciół i też nam jest smutno. No, to w ogóle smutna historia, powiem wam, no, mega dołująca. Wszyscy tu tracą swoich przyjaciół. Symon się odpowiada temu, który znajdujemy w notatniku. O czym ty gadasz? No, ale tam byliśmy już, to jest Clementine. Już tu byliśmy, ale możemy sprawdzić, czy nie ma tu gdzieś podobnych znaków. Czyli dobra, podobnych znaków. A widzicie chyba? Ja nie wiem, czy widzicie. Tam jest jakiś znak. Może tam. Dobra, chodźmy tam zobaczyć w takim razie. Siup! Tam coś jest. Chodźmy w tamtym kierunku w takim razie. Dzień dobry, panie bezdomny. Siup! Siup! Jak to się mówi? Miau! O, może jakiś ten, weźmiemy coś tutaj do jedzenia, albo do picia. O, patrzcie, napój energetyczny, szybkość 2000? Weźmy. W sumie nie wiem, po co ja to wziąłem, ale można to można. Dobra, weźmy tutaj na górkę. O, pilot do telewizora, ale kozak, można telewizję obejrzeć. Myk! Wow, telewizor. News? Coś tam? Jakieś newsy są. Naciśnijmy jeszcze raz. Jakiś program znowu... Poczekaj, poszukajmy czegoś fajnego. Miau! Miau! To jakiś teleturniej? Tu jakieś, nie wiem, walki robotów? Miau! Tu jakiś detektywistyczny? Miau! Tutaj, nie wiem, jakaś natura? Więzienie? Dobra, wystarczy tego przeglądania telewizji. Tutaj nie byliśmy. A to mi wygląda na miejsce, gdzie może być kolejna notatka. Oj tak. Tylko gdzie? Notatki zazwyczaj są ukryte w jakichś takich... O, mam pomysła. Ta kanapa musi zostać udekorowana przez Kitku! Kitku musi ci drapać! To Kitku, drapu, drapu! Drapu, drapu, Kitku! Ta, takie są zasada! Takie są zasady! Miau? 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 Hej, Doc, wpadły mi w ręce klucze do twojego sejfu, musisz bardziej uważać! O! Nie wystarczy ukryć sejfu za stertą książek! Klucze do twojego sejfu, opowiadasz. Chyba nie tutaj. Ale przyjrzyjmy się. Kurde, rozdupczysz tu wszystko zaraz. A, tu jest sejf, mamy to. To o to chodzi, żeby to rozdupczyć właśnie. Kitki się na tym znają. Tajny kod do sejfu? No nie, nie o to chodziło akurat. Tutaj mam klucze po prostu. O, mamy to. Dobra robota, kolejny notatnik. Ten należał do kogoś o imieniu Doc. Elo, elo, Legion. Dobra, wróciliście z kolei, mam nadzieję, że widzowie biegu nie napadli znów na Kitku. Nie, tym razem jest git ogólnie. Kryją się w ciemnościach, jeszcze nie zaatakowali, całe szczęście. Po długich tygodniach badań zdołałem połączyć spekometr z mocną lampą UV. Dzięki temu rozwiązaniu powinniśmy być w stanie odeprzeć zurki stojące na naszej drodze. Pierwsza próba okazała się dość wybuchowa, muszę przetestować to urządzenie w praktyce. Znajdźmy pozostałe notatniki! Dobra, musimy znaleźć kolejne notatniki. Dobra, mamy drugi, fajnie, fajnie. Rozejrzyjmy się tu jeszcze, bo... Ja bym się zdziwił, jakby tu jeszcze mogło być jakieś takie, wiecie... O! Partykuła do śpiewania. Przetłumacz? Jak rozwinąć sztukę, inteligencję, by być kreatywnym człowiek, bla, 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 nic ciekawego. Coś tu jest jakby. Siup! Ojejku, to jest miejsce, gdzie Kitku chciał się położyć!
No i koniec, no drzemka znowu. No koniec. Kitek mruczy teraz. No nie możemy go obudzić za szybko. No to jest miejsce, gdzie kitek chciał się położyć po prostu. Dajcie spokój. Potem wrócę, trzymaj się. Miau. Kitek poszedł spać. No, nie budźcie kitku. Kitek śpi sobie. Słychać mruczenie kitku? Słychać chyba mruczenie kitku, co nie? Kitek poszedł w kimku. Tę godzinę trzeba jakoś zrobić. Kitek! I zrób. Dobra, kitek się zdrzemnął już. Tu dalej burdel tutaj zrobiliśmy. Dobra, chodźmy stąd. Mamy jeszcze jedno miejsce. Czyli tam jeszcze, po drugiej stronie. Czyli mamy już tak. To byliśmy. O, jakiś starszy pan, zapytajmy go, co tu robi. Może nam powie jakąś ciekawostkę. Dzień dobry, panie dziadku. Co taki jakiś masz ponury ten? Oj, hej, to ty, dziwaczna z siebie maluch, ale coś o tobie, w tobie jest. Czuję potrzebę, aby cię pogłaskać, ale nie zrobię tego, bo tego nie rozumiem. Chcesz detergent albo napój energetyczny? Handlarz szuka czegoś w tym stylu, mówisz? Handlarz? To będziemy musieli się do handlarza udać, ale najpierw trzeba podrapać tą kanapę. Drapu, drap, 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 drapu, 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 drap, 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 drap. No, idealnie. Miau. Miau. Siup. Siup. Musimy się dostać chyba tutaj, co nie? Tak mi się wydaje, bo tutaj jest jakby kolejna minka i wydaje mi się, że tam może być następny ślad. To my tam jakby tamtędy wchodziliśmy, co nie? Tutaj jakoś między śmietnikami, to my tam nie byliśmy przypadkiem? No właśnie nie wiem, czy my tam nie byliśmy jakoś przez przypadek. Dobra, chodźmy tam jeszcze raz może po prostu, w takim razie. Nie słychać cię? Nie słychać mnie? Co ty pierdzielisz? Słychać, no właśnie, wiedziałem, że tutaj fejka robią. Troll. Miau. Miau. Ogólnie to ten. To ogólnie to już. O, ciekawe. Zasilanie wentylacji. Nie ma zasilania wentylacji. Sorry. Wchodzimy tam. Siup. Miau. Ale sekretna, super tajna misja. Rozdupczenko. O, mamy to. Jest. Z Baltazara. Nareszcie ostatni dotatnik. Ten należał do kości ominy z Baltazar. Wszelki ślad życia organicznego zniknął z wyjątkiem tego, co nazywamy zurkami. Pożerają wszystko, co się porusza, wszystko, co się porusza i rozmnażają się w zatrważającym tempie, jakby bycie zamkniętym w tym przeklętym mieście nie było dość straszne. Och, jest też jakaś notatka. Tu jest napisane, znalazłam wadę projektową przekaźnika, ale chyba wiem, jak już naprawić usterkę o to równanie. To powinno pomóc Momo w naprawie przekaźnika. Jeśli udałoby się nawiązać kontakt z wyższymi poziomami, moglibyśmy się stąd wydostać. Pokażmy mu to, co znaleźliśmy. Dobra, Momo się ucieszy. O, pićko! Kitek musi się napić. Musicie zaczekać, widzowie. Kitkowi chce się pić. No. Pije kitek, dobrze. Kitek już się napił. No i jest git. Siup, rozpiździec. Totalny rozwałka. To jest silniejszy ode mnie. Czasem kitek musi.
kitek musi to podrapać. Trap, 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 trap. No, silniejsze. Kitki tak mają. Rozdupczenie! Czasami kitek musi rozdupczyć parę rzeczy. Tak już jest, takie są już kitki, wiecie? Dobra, chodźmy do Momo. Mamy wszystkie... Chociaż może posłuchać nutkę naszego ulubionego grajka. Dobry pomysł, czaty. Chodźmy posłuchać, zobaczymy jak nasz grajek tym razem zagra disco. Mam coś dla ciebie, grajku. No, mąsiłe. Mam coś dla ciebie, myślisz, że może znaleźć więcej? Tak, znalazłem więcej. Partykuła 7.8. Średnio interesująca informacja. Słynnego algorytmu, lecimy z tym. No, znowu szału nie ma. Co tu dużo gadać? Znowu trochę bez szału. No, niby lepiej niż ten pierwszy, ale nadal to nie tego szukamy. Będziemy musieli się chyba bardziej tutaj postarać. Co nie? Kot! O, dostałem już 500 skoków, zrobiłem właśnie osiągnięcie, wbiłem. Nie, nie tutaj. Do Momo idziemy. Momo coś wie na temat świata zewnętrznego. Musimy go z nim o tym porozmawiać, wiecie? Czaciksy. Miau! Miau! Siema, Momo! Momo, Momo! Mamy informacje, które cię zainteresują. Hej, kocie, wciąż szukać niego. Ba! Kurde, znalazłem je nawet. Dajmy mu... z Altazara. Prawda, zwykle nie rozumiem do końca o czym mówi, ale bez wątpienia był bardzo mądry. Dobra. I pokażmy mu Doka jeszcze. Zaraz, udało ci znaleźć wszystkie notatniki moich przyjaciół? Och, co to za notatka? Przekaźnik? Można naprawić? To zdumiewające! To znaczy, że powinniśmy być w stanie skontaktować się ze światem poza slumsami. Clementine z Baltazar Dog. Wybaczcie mi, że wątpiłem w naszą sprawę. Obiecuję wam, że odnajdę drogę na powierzchnię. Dzięki, być może znajdziemy jakiś sposób, by dostać się wyżej. Zabierzmy się za naprawę tego przekaźnika. Hello there, General Kenobi. O, naprawa przekaźnik. Kitek mu pomógł. Et voila, działa! Chodź ze mną! Dobra, chodźmy za tym fajnym robotem. O, moment, moment, co to jest? Co to jest? Piłka! Piłka? Nie, 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 nie chcę teraz tego drapać. Chcę pobawić się piłką. Piłeczka! Piłeczka, kitki uwielbiają piłeczkę. Tam widzisz ten budynek, który góruje nad resztą? Jeśli zainstalujesz przekaźnik na samym szczycie tej wieży, powinniśmy być w stanie komunikować się z całym miastem. Moi przyjaciele mogą wciąż tam być. Jeśli istnieje jakieś wyjście, oni je znajdą. Przekaźnik. Tylko ty jesteś wystarczająco mały i szybki, by uniknąć zurków. Potrzebujemy cię, mały nieznajomy. Przynieś nam niebo. Ach, jak wszystko na... Jak wszystko zawsze na głowie kitku. Kitek się piłką teraz bawi. O, zaklinowa się kitek z kibiłka się zaklinowała o książki. Kitek, o biedny kotek. Dobra, no chodźmy z tymi zurkami pogadać. Znaczy, nie wiem co tam zrobić. Dobra, misja ekspedycyjna. O, to mi się nie podoba ogólnie, że nas zamknął na zewnątrz. Dobra. Bardzo mi się to nie podoba. Pełna moc! Musimy być ostrożni, bo jesteśmy teraz poza strefą miasta. A to znaczy, że mogą tutaj czaić się wrogie zurki, potocznie nazywane też widzami jej biego. Dachy. O bogowie, od razu się rozjuszyłem, muszę tu podrapać ten dywan natychmiast, bo nie mogę wytrzymać, jak tego nie podrapię, to ze stresu po prostu tak reaguję. Dobra, wystarczy.
Patrzcie na to, jak widzowie jego żerują na tych śmieciach. Tak. O, zobaczcie. Masakryczny widok, ale całkowicie normalny. O nie, 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 o nie. Dobra, na pewno shift, żeby zwabić. Kurwa, nie, to nie był kurwa! Pomocy, nie, o nie, ja pierdolę! Kurwa, gdzie tu się biegnie? Kurwa, ja żartowałem! Ja pierdykam! Miau! Zwabić przeciwnika, dobra, mam pomysł. Miau! Tutaj zrobimy ich. Dobra, teraz się uda. Dobra, udało się. Uff, ale fart. Musimy być bardzo ostrożni. O, musimy być bardzo ostrożni. Widzowie i biegu. Caroline! 4 miesiące! Siemanko! Dzięki za 4 miesiące, GG Trzecix. Musimy być bardzo ostrożni. Widzowie i biegu nie mają żadnej litości. No. Zobaczcie, jak się żywią śmieciami. Albo nigdy. Siup, siup. Dobra. Udało się przemknąć przez kolejną hordę widzów Abiego. Musimy być bardzo ostrożni. Jesteśmy kitkiem do zadań specjalnych. Kitkiem, który musi odnaleźć swoich przyjaciół. Więc musi się wydostać z tej martwej strefy. Glutki, widzowie Abiego. Miasto tonie w neonowym blasku, nie zawsze było tu w ten sposób. Niegdyś obowiązywało tu ścisłe ograniczenia zużycia, a już zwłaszcza w slumsach. Ludzie nie byli jednak w stanie znieść ciągłej ciemności. Pewnego dnia ktoś zawiesił sobie na domu tęczowe lampki, takie neonowe światełka. Osobie to jednak zabrano i nikt więcej jej nie widział. Ludzie poczuli jednak nadzieję i wkrótce potem wszyscy zaczęli umieszczać w swoich domach mnóstwo światełek i ich prześladowcy nie mogli nic zrobić. Ludzie zapewnili sobie w ten sposób dostęp do barw, które znali z zewnątrz. Osobiście myślę, że to pomogło. Fajnie. Siup. Siup. Chociaż to nie wiem, czy to było bezpieczne miejsce. Dobra. Siup. Zostałem tam radę. Siup. Dobra. Mądry, o mądry kotek. Miau. Teren kamerowany. Dobra, musimy tutaj, wiem co zrobić. Zagadka logiczna. Musimy to przetegować trochę bliżej. No, widzowie Abiego nie są w ogóle inteligentni. A co dopiero inteligentni jak kitku. Ostrożnie. Kurczę. Trochę creepy, co nie? Miau. Miau. Rozdupczenie. To miejsce mnie napawa strachem. Jest przerażające, byczku, nie. O nie, widzowie Abiego. Chyba będziemy musieli ich tu zamknąć, tak mi się wydaje. Hakuj drzwi. Dobra. Dobra, wiem co tu trzeba zrobić. Hakuj drzwi. Dobra, mamy to. No i co, widzowie Abiego? Nie ma łatwo. Dobra, udało nam się oszukać widzów Abiego, więc możemy tutaj spokojnie rozwiązać zagadkę. Łatwo z nimi. No, w końcu jesteśmy mądrym kotkiem. A nazywamy się Stefan. Kurde, zobaczcie w ogóle, jak to wszystko zostało otegowane jakimś takim dzikim śluzem. Tak, to naturalny śluz, który każdy widz Abiego wydziela. Miau! Miau! O, tak jest ładniej. Miau! No
Nie no, jak oglądasz tego streama, to nie możesz być widzem Abiego. Widzowie Abiego nie oglądają tego streama. No. Fuuu, jaki to jest ohydny, Kitek, nie chodź po tym, jeszcze się czymś zarazisz. Dobra, popchnijmy to. Miau. A, jesteśmy jednak mądrym kotkiem, jeśli chodzi o takie rozwiązywanie. Jaka mroczne miejsce. To tak, powiem wam, że to miejsce napawa mnie takim niepokojem i to strasznie niepokojem. Zobaczcie, jak to wygląda. Okropnieństwo. Bardzo niefajnie. A nawet bym powiedział, bardzo mrocznie.